Cześć! W okresie świąteczno-sylwestrowym każda z nas chce wyglądać pięknie i zjawiskowo. Przygotowałam dla Was trzy makijaże, które na pewno przypadną Wam do gustu. Zapraszam! Pierwszy makijaż, który dla Was przygotowałam, jest dla osób, które raczej się nie malują, bądź malują się delikatnie na co dzień. Oko jest wykończone czarną kreską, a usta pomalowane delikatnym błyszczykiem, czy też szminką w kolorze ust. Do tego bym nałożyła na paznokcie taki kolor pastelowy, będzie to wyglądało bardzo kobieco i naturalnie. Następny makijaż to jest już makijaż troszeczkę mocniejszy, w którym stawiamy na usta, bo nie wiem czy wiecie, ale w tym sezonie będą bardzo modne maty na ustach. Ja wybrałam tutaj czerwony kolor i wtedy też bym się pokusiła o czerwone paznokcie, które będą idealnie się komponowały z całością. Jeżeli chodzi o oko, to oko obrysowane jest kolorem brązowym, czyli jest takie przydymione na brązowo. Ostatni makijaż jest już dla odważnych. Tutaj stawiamy zarówno na oko, jak i na usta. Oko musi być czarne, musi być konkretne i przede wszystkim przydymione. Pokusiłabym się również odrobinki brokatu na powiece ruchomej. Do tego mocne usta, a także paznokcie w intensywnej barwie. Ja nawet bym wybrała czarny, również z drobinkami brokatu, aby mocno połyskiwać, w końcu mamy do tego okazję. Jeżeli szukacie kosmetyków, koniecznie kliknijcie na infokartę, wyświetlą Wam się propozycje. Dajcie mi również znać pod filmikiem, który Wam się makijaż podobał i który Wy wykorzystacie do swojej propozycji świąteczno-sylwestrowej. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Do następnego filmiku. Cześć!